Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Brothers, A Tale of Two Sons. W serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. W tym tygodniu jest to Brothers, A Tale of Two Sons, od minionego czwartku do najbliższego czwartku, 24 lutego do godziny 17. W przyszłym tygodniu będzie na was czekał Chris Tales, od 24 lutego do 3 marca. Co jest ciekawe, bo to jest gierka, tego aż tak bardzo nie widać po tej miniaturze, ale to jest gierka... Widok 2D jakby do platformera, którą strasznie byłem nakręcony i chyba jej nigdzie nie złapałem, więc to jest dalej rzecz, która jest na mojej liście do ogrania. Jestem bardzo zainteresowany i bardzo się cieszę, że ta gierka trafi za tydzień w moje łapki. W tym momencie macie do odebrania Brothers A Tale of Two Sons, link na dole w przypiętym komentarzu. I jeżeli będziecie odbierali ten produkt, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. A my przejdźmy, zobaczmy co to jest, bo mam jakieś takie niejasne wspomnienia, że oglądałem z tego serii albo część serii u Madzi, chyba tak. Tu będziemy mieli dwóch braci, będziemy mogli sterować każdym z nich osobno, w sumie nawet nie wiem jak jest rozgrywane sterowanie, więc jest to jeden z tych produktów, do których ja bardzo ostrożnie i jak do jeża, ale zobaczmy może. Języka polskiego jako takiego nie ma, odpalamy i patrzmy co tu jest grane. Jakieś takie klimaty mam... Wiecie, u nas to chyba nie było zbyt popularne, żeby były nagrobki niedaleko domów. Wydaje mi się, że to motywy takie bardziej właśnie jak w Ameryce mieli kolonizatorzy, a wcześniej jeszcze w Wielkiej Brytanii, że przy tych dworkach gdzieś tam w parku były groby, takie... Weird, ale zaczyna się dość smutno. Stylówka jest ekstra. Róża. Okej. Niezbyt radosna gra na ten poranek. Okej, język jest niepotrzebny. To nie jest w żadnym zrozumiałym języku. Ta! A ta na i! A ta! Okej. A temu co się stało? Mamy się dostać tu na dół. Coś pamiętam, coś mi świta do jakiegoś lekarza, czy księżulka, czy coś takiego. Chyba oglądałem faktycznie serię Umadzi z tego. Spacja brat, prawy kontrol ten. Robią co mają robić. A! Jednym i drugim przyciskiem aktywuje jednego drugiego, a strzałkami steruje postacią. Trzeba mieć ładnie rozłożone. Współczuję dla wszystkich, którzy nie mają odpowiedniego rozstawu palców, jeżeli potrafiliście złapać piłkę do kosza tak, jedną ręką, No, złapmy to i... Na dół. Wydaje mi się, że to by mogło być śmieszne do grania na padzie. Bardzo, że macie dwa przyciski od braci i gałkę do sterowania nimi. Czyli zasadniczo tu trzeba będzie rozgryźć... Wow! Ty, łap. Okej. Tak jakby mam wrażenie, że cały czas się ruszamy tym młodszym, a ten starszy robi po prostu to, co my dalej. Tutaj jest wsad, okej. Do starszego brata jest jeszcze wsad. Czyli to by była spoko gra na dwie osoby, tak naprawdę. Jest szybciej, jak idziemy we dwóch. No, dlatego mi się zdawało, że robimy to, co młodszy robi. Bo robiliśmy faktycznie młodszym, a starszy się ciągnął. Za nami.
Ale może to zróbmy w ten sposób, bo... tutaj. Okej, jest za słaby. To teraz weźmy tu może. Złapię dobrze? Złapię dobrze. To teraz weźmy starszego. O, i troszkę to ciągnijmy, on będzie musiał wrócić. Nie. No dobra. Wiecie, boję się, że potem nie będę mógł tego... No, do przodu. Zablokowane jest tutaj, ale lipa. Czyli cała masa puzelków w tej grze nas czeka. Dobra, chwyć to. Nie, wiem, że tam. Czyli najpierw ten drugi musi być. No idź, możesz pomóc. Koncepcja jest... nie możemy na tym drewnianym ten skręcać i kombinować. Oni tu się sami troszkę ustawią, czyli gra stara się myśleć za nas troszkę. I co my teraz mamy zrobić? Przydałoby się móc... O kurka. Mogę skoczyć tutaj. Podsadzić, dobra. Dobra. Teraz może tu linę zrzucę i starszy się wespnie. I mamy tutaj kręciołka. To lecimy. Jest dźwięk. O, zaczęli się ruszać. Wygląda jakby ścięło. O kurka. Wydaje mi się, że powinno się tutaj dać coś zrobić, żeby przyspieszyć. Któreś przyciski nacisnąć, ale... ale nic chyba w ten sposób nie działa. To jak ludzie się poruszają tutaj po tym terenie, jeżeli nie chodzą dwójkami? Z drugiej strony nie dziwię się, że to jest ten. Takie ciężkie. Jak nie dość, że cały... całą windę muszą wciągnąć na górę, to jeszcze tam jest taczka z chorym ojcem. Mam wrażenie, że tu jest coś źle, że to się powinno poruszać znacznie, znacznie szybciej. To jest boleśnie wolne! Błagam! To jest koniec... okej! Dobra, chłopaki. Ruszamy się, mnie lub bardziej spontanicznie. Ty tu złap. Ty drugi ci tutaj, stań. I pomóż mu. I jedziecie. Ksiądz Kazuro? Z szatanem z 7 klasy mi się skojarzył. Może dlatego, że chłopaki takie ten... Czaderskie to miasteczko. Tu by się fajnie grał na dwie osoby przy jednej klawiaturze. Wiecie, tak jak za dzieciaka, ja grałem z kumplami na przerwach i po lekcjach. Drzewo życia? Yggdrasil? To będzie straszna historia. W sumie. Chyba. To jest smutne, jak nie wiem co. Ludziska, co ja wam mogę powiedzieć? Gierka jest dość nietypowa, dość ciekawa. No tutaj nie mogę sobie wejść. Fakt, że sterujemy dwiema postaciami jednocześnie, potrzebujemy jeszcze dodatkowych przycisków, żeby wymuszać na nich interakcje. Simultanicznie. Link macie na dole w przypiętym komentarzu. Polecałbym przygarnąć, póki jest za darmo. Nie wiem, jak to ugryźć. To będzie raczej mocna, smutna historia.
Gameplayowo bardzo nietypowy produkt, nie grałem w nic podobnego wcześniej, jest mnóstwo gierek teraz bardzo popularnych, że macie dwie postacie o asymetrycznym zestawie skilli, musicie coś robić symultanicznie, żeby przechodzić w grze dalej, to nie jest ten typ gry, wydaje mi się, że to jest ten sam pomysł realizowany całkowicie inaczej w singlu, jak widzicie, to jest jakby granie w jedną osobę na dwie postacie, wydaje mi się, że super by się grało ze znajomym czy z rodzeństwem, przy jednym kompie, przy jednej klawiaturze, ale ta gra jest zaprojektowana chyba z myślą o jednej osobie, a nie o dwóch. Więc to, że możemy grać w dwie osoby na jednej klawiaturze, nie oznacza, że ta gierka była zrobiona... Znaczy, to ma chyba pobudzać nasz mózg do granic możliwości. Żebyśmy się czuli tacy, wow, tu się dzieje, tu złapie to, tu złapie to, tu złapie to, tu złapie to. I to jest mega sprawa, bo mózg potrzebuje tej elastyczności, więc szczerze powiedziawszy, dla własnego zdrowia może bym w tą grę pograł. Ale jest na oko wciul smutna, więc jestem troszkę... Życie jest zbyt ciężkie, żeby jeszcze się dołować tego typu motywami. To moja perspektywa. Mam nadzieję, że wy znajdziecie tutaj coś dla siebie. Link jest na dole w przypiętym komentarzu. Jak będziecie odbierali tą gierkę, będzie mi niezmiernie miło, jak użyjecie mojego taga kreatora Wizoepic. Widzimy się za tydzień na odcinku z gry Chris Tales. Bardzo nieudany tytuł do tej gierki. Ja ją kojarzę całkowicie inaczej, ale okej. Okay. Miłego, do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizoepic. Powiem wam, że podoba mi się strasznie stylówka w tej grze. Jest, grafika jest czysta, klarowna, taka kreskówkowa bardzo, komiksowa bardziej nawet bym powiedział, ale... Znaczy, dziwne jest to, że oni biegają z tą samą prędkością. Można było te motywy pociągnąć dalej. Wydaje mi się, że nie zostały pociągnięte dalej ze względu na to, że za trudno by wtedy było. Żebyście brali jeszcze pod uwagę, a ten biegnie wolniej, ten jest silniejszy, to okej, okay, do tych puzelków to dobra. Układanie takie, ale aktywnego działania, żeby mieli różne tempo do czegoś, to już jest dziwne. Ten koleś z patykiem, trzeba dać mu w zęby. Atinaba! Oda, when hadi? Możemy go we dwóch? Atina! Dobra, jakiś dupek. Okej. Na mafi isada. Ia da. Na mafi padi na. Tabi ana. Bisayen, nai, mata, a? A. Okej. Okay. Czy bo ten mały zrozumiałe boi się wody, nie? No widział jakiego matka utonęła, to. Little brother, okej. Okay. Interakcja, mamy to. I ten teraz płynie. I teraz próbujmy go nie utopić. A, nie tędy, tylko tędy. Piękne ujęcie. To będzie swoją drogą piękna opowieść. I to będziemy się... Będziemy... Nie puściłem klawisza, to była animacja przygotowana. Ale poszedł dupek. Włożę mu tego kijacha potem gdzieś i będzie troszkę bardziej sztywny, nie taki rozrywkowy.